Podam, jak wygląda sytuacja, to są wszystko dane z Urzędu Miasta. Będę odczytywał dane z odpowiedzi, które otrzymałem. Więc w Bydgoszczy na mieszkanie socjalne oczekuje 141 osób, z czego najdłużej oczekująca osoba oczekuje od roku 1999, a najdłużej oczekująca rodzina od roku 2010. Dlaczego tak długo oczekują? Czy tych mieszkań nie ma? I znowu posłużę się tutaj danymi z Urzędu Miasta. 39 lokali dużych zostało wystawionych na sprzedaż. Tak? Te lokale są w większości wielopokojowe. Można by je przerobić i z tych 39 mieszkań można by uczynić kawalerki i mieszkania dwupokojowe. Dalej, oprócz tych lokali, które Państwu wymieniłem, na sprzedaż wystawiony budynek Savoyu. Jeśli chodzi o mieszkanie socjalne, ten dochód wynosi mniej, 422 zł, żeby móc otrzymać mieszkanie socjalne i też ten metraż jest wymagany właśnie poniżej 5 metrów na osobę, na głowę. Także są to wymogi naprawdę bardzo trudne do spełniania, nie przystające troszeczkę do dzisiejszej rzeczywistości. W wypadku katastrof budowlanych, czy to pożar, czy to wybogacenie, czy to zagrożenie zawaleniem budynku, żeby tym ludziom miasto na okres 4 miesięcy zapewniało mieszkanie za normalną opłatą czynszową, nie za darmo. Za normalną opłatą taka jest, jaka jest w czynszach miejskich. Żeby ci ludzie te 4 miesiące to był czas, kiedy będą mogli poszukać nowego mieszkania, miejsca pobytu. A nie, że wynoś się, meble niech ci rozkradną, a ty nie masz ze sobą podzieć. Natomiast miasto twierdzi, że problemu nie może rozwiązać. Dlaczego nie może rozwiązać? Problem, proszę Państwa, tkwi w starej uchwale, bowiem przydziały lokali komunalnych i lokali socjalnych są obecnie realizowane w oparciu o uchwałę sprzed 15 lat. I ta uchwała, ona w tamtej sytuacji określiła te dwa kryteria. Pierwsze jest to kryterium dochodowe. Natomiast drugie kryterium jest zupełnie kryterium absurdalne, sprzed 15 lat, nieadekwatne do obecnej rzeczywistości. Mianowicie jest to kryterium powierzchni. Powierzchnia na jedną osobę starającą się, czy na rodzinę starającą się o mieszkanie wynosi 5 m2.